Witam oczywiście bardzo serdecznie z tej strony KL209. Witam oczywiście w kolejnych poradach ogrodniczych oczywiście KL-a. Dzisiaj kolejna część cyklu piwonie. Co zrobić z przekwitłymi piwoniami po przekwinięciu piwoni? Oczywiście obcinamy te przekwitłe kwiaty i po prostu usuwamy spędem z tak zwanym obcinamy te po prostu przekwitłe kwiatostany wraz z fragmentem pędu, żeby po prostu na nowo, żeby po prostu jakoś tam na nowo zakwitły. Też pamiętajmy, żeby zmienić co roku miejsce piwoni, miejsce do wsadzenia. Też pamiętajmy, żeby nie za głęboko wsadzać te piwonie i tak dalej, bo może być tak, że piwonia może do mnie zakwitnąć. Dziś oczywiście taki dosyć krótki materiał na temat tego piwoni, bo widziałem, że na niektórych grupach były takie porady, dlatego tu już właśnie tłumaczę, że po przekwitnięciu piwoni praktycznie trzeba będzie właśnie obciąć te kwiatostany. Po przekwitnięciu tych piwoni obcinamy po prostu kwiatostany, tak jak to mniej więcej widzimy na zdjęciu. Tniemy i raz z fragmentem tego pędu też po prostu tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi tutaj o to zdjęcie. I tak to więc trzeba zrobić z tym fragmentem pędu razem. Oczywiście to obcinamy i te przekwitłe kwiatostany to samo. Także, bo oczywiście to już praktycznie by nie zakwitło, a dopiero to pewnie zakwitnie, kto wie, czy na kolejnym razem, na kolejny sezon ogrodów. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi oczywiście o ten materiał. Także oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału, oczywiście porady ogrodnicze, ale oczywiście na YouTube, do zostawienia łapki w górę, jeśli oczywiście Wam pomogłem. I jeśli oczywiście materiał Wam się spodobał. Także oczywiście przypominając, pamiętajcie, żeby obrywać te właśnie, obcinać te kwiatostany u piwoni. No i też pamiętając, żeby po prostu nie sadzić za głęboko, bo może być tak, że po prostu te piwonie mogą nie zakwitnąć. No i też pamiętając o zmianie miejsca dla piwoni, bo piwonie bardzo lubią zmianę miejsca i tak samo obcinajcie kwiatostany piwoni razem, oczywiście tak jak już mówiłem wcześniej, z czym oczywiście i mam nadzieję, że będzie ok z waszymi piwoniami. Także oczywiście to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał, także dziękuję wam za uwagę. No i oczywiście subskrybujcie kanał, łapka w górę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów, myślę, że jutro albo pojutrze, ale myślę, że jutro jeszcze się zobaczymy, bo dziś oczywiście drugi materiał w cyklu tych piwoni i tak dalej, to wiecie jak to tam wygląda, nie? Dobrze, także to by było na tyle. Do jutra i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych. Na razie i do zobaczenia.